Widziałem rakotwórcze treści. W głowie się nie mieści, w mózgu nie popieści, to bardzo złe wieści, ktoś miał to umieścić. Trochę gierek, poradników, nauczmy młodych dobrych nawyków. Namnożyło się challenge'owników, nie mamy już żadnych wojowników. No bo ja, lepiej komputerki, komputerowe gierki, smakowe fasolki i inne cukierki. No kurwa, może trochę gimnastyki, pouczyć się matematyki, zadbać o szkolne wyniki, ale nie po co? Na WF-ie się nogi pocą, lepiej chwalmy się elektroniczną mocą. Grajmy w gierki całą nocą, łykajmy YouTube, jakby ktoś nas karmił procą. No hello, ziomek, kiedyś było zasadź drzewo i wybuduj domek. Teraz kopiesz diaksy, GTA robisz kraksy, liczysz zarobione baksy i nie zamówisz taksy, no tak synek, mówię ci. Zabrać dziewczynę do restauracji, stworzyć parę wspólnych relacji, zachwycać się jej wdziękami pełnymi gracji, przyznać jej trochę racji, to może doszłoby do penetracji. Ale nie, po co? Lepiej w BF-ie oznaczyć gości do kasacji. Cynamon challenge, nie śmiej się challenge, spróbuj się nie zabić challenge, kurwa nie oglądaj challenge, spróbuj, polecam. Q poleciał, się zirytował i odleciał. Za dużo YouTube'a, ambitny content, chyba się nie uda. Film o bzdurach, gwarantuję, trafia w gusty jak ulał. Może kultura, chcesz suby? Lepiej krzyknij kur. Za dużo YouTube'a, może coś głębszego? Chyba się nie uda. Film o bzdurach, obiecuję, trafia w gusty jak ulał. Może kultura, wyświetlenia? Lepiej krzyknij kutas. Widziałem rakotwórcze treści. Młodzież już nawet nie wie jak zaciskać pięści, a co dopiero gdzieś iść, wierz mi. Dobrej muzyki posłuchać, odkryć kawałki jazzowe? Nie, po co? Lepiej pokasowe. Nie ten gatunek? To może rockowe? Nie, lepiej pokasowe. Kurwa, doicie to piosenkę jak jakąś krowę? No dobra, to może rapowe, chociaż nie, bo traficie na mnie. A co powiecie na popowe? Ja wiem, pokasowe jest popowe. No ale jaki widz, takie hity krajowe. No hello, ziomek, ja wiem, że u mnie to nie jakoś typu Włodek, ale proszę sprawdź to mimochodem. Wiem, że wolisz pojeździć w NFS-ie samochodem, strzelać się w CS-ie z botem, w RPG-ach pozabijać młotem, paru synków zmieszać na czacie z błotem. Nie zabraniam, jeśli masz ochotę, ale czy nie lepiej pojeździć prawdziwym samochodem? Postrzelać możesz w paintballu z Roycenem, RPG-i, a może sport i mieć pucharów gablotę? Z ziomkami coś porobić z pasją i polotem? Za dużo YouTube'a, ambitny content, chyba się nie uda. Film o bzdurach, gwarantuję, trafia w gusty jak ulał. Może kultura, chcesz suby? Lepiej krzyknij kur. Za dużo YouTube'a, może coś głębszego? Chyba się nie uda. Film o bzdurach, obiecuję, trafia w gusty jak ulał. Może kultura, wyświetlenia? Lepiej krzyknij kutas.